Witamy na podcaście Pogromcy PajJartów, gdzie w luźnej atmosferze rozmawiamy o analityce i danych. Jesteśmy analitykami i konsultantami w obszarze business intelligence i wizualizacji danych. Poruszamy ważne i aktualne tematy, inspirowane naszą codzienną pracą z klientami. Podcast prowadzą Michał Maliszewski i Sebastian Wareluk. W dzisiejszym odcinku naszego podcastu Pogromcy PajJartów porozmawiamy m.in. o PajJartach, a bardziej ogólnie mówiąc o wizualizacjach. W pierwszej części porozmawiamy sobie trochę na temat złych wizualizacji, czyli takich, które nie powinny się na naszych raportach znaleźć. Tak, to będą tak zwane złe i dobre wykresy, natomiast oczywiście nie będą skategoryzowane w taki sposób, że taki rodzaj wykresu czy taki rodzaj wykresu należy do grupy złych i w związku z tym nie należy ich używać, tylko one oczywiście na każdym raporcie mają swoje podłoże merytoryczne związane z zarówno tym, jakie dane przedstawiają, jakie typy tych danych przedstawiają, więc to będzie pierwsza część. W kolejnej porozmawiamy trochę na temat analizy wizualnej opartej na gestalt. Tutaj mieliśmy trochę spór, czy gestalt. Szukaliśmy nawet wymowy prawidłowej, ale zostańmy chyba przy tym gestalt albo gestalt, tak jak nam wyjdzie. Porozmawiamy o tym, jak dobierać wizualizację w prawidłowy sposób i porozmawiamy o wartości takiej analizy wizualnej i o dashboardach, onepagerach. A w trzeciej części powiemy o tym, czy warto angażować swój czas w budowanie kompleksowych, rozbudowanych wizualizacji z punktu widzenia zarówno wartości merytorycznej, analitycznej, jakie takie wizualizacje niosą, jak i zastanowimy się nad stroną maintenance'u takich raportów, czyli ile czasu będziemy musieli poświęcić, żeby ewentualnie taki raport serwisować albo aktualizować, jeżeli okaże się, że jakieś takie punkty w nim się pojawią, którymi trzeba będzie się zająć. Tak, czyli w czasie istnienia tego raportu. Tak, czyli krótko mówiąc, czy ten sok, który wyciśniemy, jest wart tego wysiłku, który będziemy musieli włożyć w to, żeby ten sok wycisnąć, tak? No dobrze. To co? To najpierw część pierwsza, czyli złe wizualizacje. Skąd się biorą złe wizualizacje? Z takich moich doświadczeń biznesowych to na pewno przede wszystkim są to nieodpowiednie narzędzia, tak? Czyli pracujemy na jakimś narzędziu, tutaj bardzo, bardzo takim modelowym wręcz przykładem jest Microsoft Excel, który służy nam do wszystkiego, tak? Jest świetnym arkuszem kalkulacyjnym, natomiast narzędziem do wizualizacji danych jest mocno średnim. Niemniej jednak użytkownicy bardzo często Excela do tych wizualizacji używają z różnych przyczyn. Jeżeli mamy nieodpowiednie narzędzie, to niestety nie jesteśmy w stanie zrobić optymalnego dashboardu, optymalnej wizualizacji zgodnej z zasadami. Drugim takim elementem jest na pewno brak wiedzy o tej analizie wizualnej. To na pewno możesz powiedzieć coś na ten temat ze swojego doświadczenia, kiedy szkolisz ludzi. Tak, znaczy ja bym jeszcze tutaj dodał dwa słowa dotyczące do samego Excela, że z jednej strony rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, świetny arkusz kalkulacyjny, nie za dobre narzędzie do wizualizacji, ale mimo wszystko taki pierwszy, dla bardzo wielu osób, pierwszy punkt ze styczności w ogóle, tak, z wizualizacją, ze stworzeniem jakiegoś wykresu, więc również narzędzie, z którego mamy bardzo dużo przyzwyczajeń i takich, tak, w głowie
wyobrażeń o ograniczeniach rzeczy, które da się zrobić, których nie da się zrobić. W związku z tym staramy się gdzieś tam przekładać te przyzwyczajenia na inne narzędzia, które w wielu przypadkach otwierają przed nami dużo możliwości, tylko że my się na te możliwości też musimy otworzyć. I to rzeczywiście jest taki obszar, w którym z punktu widzenia szkolenia nowych użytkowników takich systemów do wizualizacji danych. Pierwsze oczywiście tutaj przychodzi mi do głowy w tej chwili Tableau. To jest walka z taką barierą, że niekoniecznie musimy wszystko wrzucać na jeden wykres. Tak, możemy tak. pójść bardziej metodologicznie od ogółu do szczegółu. I takim pierwszym wykresem, który mi się kojarzy z jako taki najbardziej nadużywany, najbardziej domyślny, ale najmniej informacji niosący versus miejsce, które zabiera, to jest właśnie ten nasz tytułowy pie chart i stąd tak ci pogromcy pie chartów. Ty z kolei w swoich szkoleniach i w swoich wystąpieniach też niejednokrotnie poruszałeś różnice wartości zastosowania pie charta versus chociażby wykres słupkowy, więc może dwa słowa o tym, bo to jest super przykład, nawet jeśli nie posługujemy się tutaj w tej chwili wizją i ekranem. Tak, no więc pie charty znamy wszyscy. To jest jeden z najstarszych wykresów, który był używany w ogóle w takich analizach, nie tylko związanych z biznesem, tak jak to rozumiemy dzisiaj, ale też w pracach naukowych. Natomiast z racji tego, że on jest dla nas przyjazny ze względu na ten właśnie bardziej obły kształt, czyli taki dla człowieka dużo bardziej miły, mogę powiedzieć, to niestety jest on nadużywany. Dlatego ten nasz tytuł Pogromcy pie chartów, on może sugerować, że pie chart jest czymś, czego nie powinniśmy używać. No nie jest tak. Powinniśmy używać, ale we właściwy sposób. Czyli jeżeli mamy tych kategorii na przykład 2 czy 3, nie więcej, to możemy taki udział części do całości pokazać, bo to jeszcze jest ważny element pie chartu. Natomiast w przypadku, kiedy mamy tych kategorii dużo i chcemy pokazać udziały procentowe i chcemy też pokazać niejako ranking tego udziału, to co w pie charcie wydaje nam się, że jest czytelne, bardzo dobrą metodą jest wykres poziomy słupkowy o malejących wartościach właśnie tych udziałach procentowych. Wydaje się, że no, to jest taki wykres słupkowy, to takie proste, to wolałbym pie chart, tak? No rzeczywiście, ten pie chart może lepiej wyglądać estetycznie, natomiast zwróćmy uwagę na to, że bardzo często, kiedy choćby w Excelu używamy takiego pie chartu i tych kategorii mamy dużo, to co musimy zrobić? Musimy dodać labelki, tak? Musimy dodać labelki, żeby odczytać właściwie wartość poszczególne kategorii, co oznacza, że de facto używamy tabeli tekstowej, która tylko troszeczkę inaczej wygląda niż sam pie chart. Ja myślę, że tutaj jeszcze taką bardzo ważną rzeczą jest brak komunikacji przy budowie takich wizualizacji, bo my bardzo często uczymy i mówimy o tym, że my musimy dostosować te wizualizacje do odbiorcy i o tym się często zapomina. Pewnie masz jakieś doświadczenia związane z taką komunikacją i z jej brakiem też czasami i wynikiem tego braku komunikacji. Tak, jak najbardziej. To zdarza się na szczęście coraz rzadziej. Natomiast taką rzeczą, która mi przychodzi do głowy pod kątem doboru odpowiedniego typu wykresu i tego, dlaczego akurat zastosować taką formę wizualizacji, a nie inną, to często sprowadza się do tego, że poza tym, że wiemy, że mamy wyświetlić jakiś konkretny KPI na tle jakiejś kategorii, to potrzebujemy również dodatkowych informacji związanych na przykład z czułością danego wskaźnika. Chociażby tego, co, na ile taki wskaźnik może zmieniać swoją wartość. Jeżeli mamy, powiedzmy, jakiś słupek, który będzie nam pokazywał wartość 10, to teraz pytanie, czy istotną zmianą jest to, że on spadnie do poziomu poniżej 10, czy spadnie do poziomu
powiedzmy 9,5. I tutaj możemy mówić o jednym przykładzie na taką wizualizację, to może być jakiś profit, powiedzmy, gdzie będziemy mieli, możemy mieć 10, możemy mieć minus 10, ale gdybyśmy na przykład budowali raporty pod kątem jakiejś floty, to zupełnie inną czułość, jaki wskaźnik będzie miał, jeżeli będziemy mówili na przykład o zużyciu paliwa, bo tutaj już między powiedzmy 9,5 a 10,5 czy 11,5 litra mamy zupełnie inną tą czułość i wtedy możemy się też zastanowić na przykład nad tym, jak traktować skalę takiego wykresu. I na dobrą sprawę to jest za każdym razem takie odkrywanie na nowo, wynajdywanie na nowo jednego z najprostszych wykresów, ale jeżeli oscylujemy gdzieś wokół jakiejś jednej wartości, to pytanie też, czy w takim razie oś zawsze musi się zaczynać od zera, skoro chcemy pokazać różnicę gdzieś tam na końcach słupków. Jak ty widzisz coś takiego, czy jesteś zwolennikiem tego, że oś powinna być zawsze wyskalowana od samego początku, czy gdzieś tam z odpowiednim opisem oczywiście do tego, żeby domyślnie odbiorca nie gdzieś tam nie przykuwał swojej uwagi do tego, że startujemy od zera, możemy używać takiej metody, żeby gdzieś tam pokazać lepiej te różnice i odchylenia. No to jest taki modelowy przykład też złej wizualizacji, którą często spotykamy też w życiu codziennym, choćby w przypadku jakichś sondaży partyjnych czy politycznych, tak? Że pokazujemy różnicę, która jest de facto różnicą na poziomie 1% i pokazujemy taką ogromną różnicę i wynika to z tego, że wykres nie jest skalowany od zera. I generalnie nie powinniśmy tak robić. Zasada jest taka, że powinno być zawsze to skalowanie od zera, bo wtedy widzimy faktycznie różnicę. Natomiast, tak jak mówiłeś choćby o takich wskaźnikach, tak jak na przykład zużycie paliwa, gdzie wiemy, że ono jest, nie będzie nam spadało na przykład poniżej zera w ogóle, tak? Będzie się gdzieś tam w tych granicach, nie wiem, 4,40 na przykład litra, tak? W zależności od tego, jak wiele różnych samochodów będziemy analizować, ale wtedy możemy zdynamizować ten wykres, możemy pozbyć się zera, możemy zrobić tą skalę właśnie bardziej odpowiadającą tym wartościom minimalnym i maksymalnym, wtedy będziemy widzieli te zmiany dużo lepiej. Natomiast ważne jest, żebyśmy wtedy pamiętali o tym, że użytkownik powinien też o tym wiedzieć. Tak? Jeżeli o tym nie wie i będzie odczytywał jakieś porównania, to zdecydowanie wtedy wolałbym, żeby to skalowanie było od zera. Czyli raczej wyjątkowo nie skalujemy, a w większości przypadków wyjątkowo skalujemy. Nie skalujemy, ale z odpowiednim opisem. Tak. I to takim na wierzchu, nie gdzieś tam w ukrytym tooltipie. Tak. Ale generalnie powinniśmy startować od zera. Okej, okay, bo jesteśmy teraz na etapie takiego, omawiając sobie te przykłady, o których rozmawiamy, jesteśmy na etapie takiego, powiedzmy, wykresu słupkowego, tak, który jest, pokazuje jakąś miarę na tle kategorii, ale jest jednokolorowy. Jedynym takim atrybutem tego wykresu w tej chwili jest jego jakby długość tego słupka, tak, który pokazuje nam wielkość miary. I oscylując jeszcze w okolicach tej różnicy między słupkowym a pie chartem, to może powiedzmy parę słów o tym, jak dodatkowe atrybuty danej miary, czyli powiedzmy kolor, jeszcze dodatkowa wielkość, czy dodatkowe elementy. Jak takie atrybuty możemy rozwijać na wykresie słupkowym versus na pie charcie, bo tutaj słupek daje nam trochę więcej możliwości, moim zdaniem. Tak, natomiast tutaj też trzeba zwrócić uwagę na ten tak zwany chart junk, czyli śmieci, które wyrzucamy dodatkowo do wykresu, bo w przypadku wykresu słupkowego my mamy kilka atrybutów, które de facto pokazują to samo, to znaczy możemy mieć i wielkość słupka, możemy mieć obramowanie tego słupka, które jest już dodatkową informacją, możemy mieć skalę na osi, możemy mieć poziome linie siatki i możemy mieć labelkę.
Tak? I teraz my oczywiście możemy to dodawać, bo możemy uznać, ok, bardziej czytelne będzie, jeżeli dodam jeszcze dodatkowo kolory, tak? Czyli kolorami, przed jakąś skalą kolorów od jaśniejszych do ciemniejszych, pokazujemy wartość danego słupka. Natomiast to jest o tyle niebezpieczne, że czasami możemy te informacje dublować, przez co wrzucamy ten chart junk do wykresu i on może paradoksalnie trochę ten obraz zaciemniać, więc z jednej strony fajnie, że możemy właśnie, nie wiem, kolorem dodatkowo to podkreślić, możemy to podkreślić labelką, ale zwróćmy uwagę, jeżeli na przykład używamy labelki nad słupkiem, to zrezygnujmy z osi pionowej, tak? Mhm. Będziemy mieli wtedy tego mniej. Ja jestem w ogóle minimalistą, jeśli chodzi o wizualizację i zawsze staram się iść w takim kierunku, żeby odrzucać to wszystko, co się dubluje, tak? Czyli ta definicja, że doskonały dashboard mamy wtedy, kiedy już nic z niego nie możemy usunąć. Tak długo usuwaj wszystkie elementy. Dokładnie. Dopóki prezentacja nie przestanie tracić na wartości przekazu. Tak, tak, bo to jest nie tylko dotyczy wizualizacji oczywiście, tak? To jest w wielu, wielu elementach, czy właśnie czy w prezentacjach, czy nawet w pracach jakichś artykułach choćby, tak? Mhm. Żeby tego unikać. I tu musimy być bardzo czujni, żeby nie przesadzić, ale też czasami być może w wyniku rozmów z odbiorcą możemy dojść do wniosku, że może jednak lepiej byłoby dodać jeszcze ten kolor, tak? Który nam jeszcze bardziej będzie pokazywał różnice w tych wartościach, tak? Ale równie dobrze możemy na przypadku wykresu słupkowego inną miarę położyć w postaci koloru, tak? I wtedy dostaniemy dwie informacje jednocześnie. Gdzieś powoli do tego akurat zmierzałem, żeby pociągnąć za język, bo kojarzy mi się takie jedno z pierwszych ćwiczeń, które pokazujemy na przykład naszych szkoleniach, gdzie możemy pokazać właśnie wielkością słupka sprzedaż, a później dodajemy sobie profit jako kolor. I teraz już tego tak łatwo nie dodamy do wykresu z kolei do pie charta, dlatego że te wycinki koła, te kawałki tortu, one muszą być rozróżnione kolorem ze względu na kategorię, tak jeżeli się zleją. Więc jakby tutaj w słupkach mamy trochę więcej pola do opisu. Ja w ogóle myślę, że nie podpieramy się wizją, ale każdy z Was może też spróbować zrobić taki mały eksperyment. Jeżeli na przykład korzystacie z Tableau albo jakiegoś innego systemu do wizualizacji danych, możecie ściągnąć sobie nawet gotowy dashboard jakiś z internetu. Najpierw na elementach tego dashboardu, czyli na poszczególnych wizualizacjach, włączyć sobie domyślne ramki, o ile ich jeszcze nie będzie, a później spróbować zrobić tak, żeby te ramki ustawiać coraz cieńsze i w coraz bledszym kolorze. I to, co na początku wydawało się fajne, w wielu przypadkach, jeżeli będziemy schodzili jakby z widoczności tego elementu do minimum, to będzie z każdym krokiem w wielu przypadkach jeszcze fajniejsze. Szybki eksperyment, ale można zobaczyć, jak to jaki efekt przyniesie właśnie taki minimalizm, do którego staramy się tutaj zmierzać. Tak, bo należy też pamiętać, że o ile mamy tę definicję idealnego dashboardu, to drugą definicją idealnego dashboardu jest ta, że nie ma idealnego dashboardu. Czyli tak naprawdę zawsze możemy coś jeszcze w nim poprawić, więc warto czasami popatrzeć, warto czasami nawet dać drugiej osobie, która nie brała udziału bezpośrednio w procesie tworzenia, żeby popatrzyła na to świeżym okiem i powiedziała nam na przykład, a dlaczego tutaj jest taki kolor użyty, tak? I dzięki temu mamy jeszcze dodatkowo miejsce na to, żeby zbliżyć się bardziej do tej doskonałości. A na koniec możemy zapytać o to, co na takim dashboardzie można poprawić, na przykład kogoś nie z konsultingu, tylko ze sprzedaży i on powie, że poprawić to można wyniki. Tak jest. W drugiej części naszego podcastu porozmawiamy sobie o metodzie Gestalt i o wartości analizy wizualnej i o panu Andrew Abela. Może najpierw o tej metodzie Gestalt, bo to tak brzmi tajemniczo, może części osób kojarzyć się z psychologią,
Natomiast my tutaj mówimy o takim specyficznym wycinku, który związany jest oczywiście z człowiekiem, związany jest z odbiorem obiektów wizualnych, które widzimy, tak? Które tak naprawdę używamy, których używamy przy budowie wizualizacji, bardzo często zupełnie nieświadomie. Tak, i takimi, takimi elementami, które wywodzą się z właśnie metody Gestalt. Właśnie tak się zastanawiam w dalszym ciągu Gestalt czy Gestalt. Masz taki dyskomfort, się, trochę nie wiesz, tak? Mówią sparingi albo szparingi. Szparingi? To tak. Nie słyszałem nigdy. Natomiast wracając do naszego tematu, to sprowadza się to do tego, że wszystkie atrybuty, którymi możemy opatrzeć nasze miary czy wymiary, które pokazujemy na wizualizacjach, są oczywiście tożsame z mechanizmem naszej percepcji odbierania bodźców wizualnych. No i też głównie dlatego te elementy takie jak właśnie kolor, wielkość, bliskość obiektów, ciągłość tak, linii, tak? Przyjęły się jako taki kanon, jeśli chodzi o najlepsze praktyki związane z wizualizacją danych, dlatego że przedstawiając najważniejsze rzeczy, przedstawiając agregacje, KPI-e, tak naprawdę musimy, chcąc wyłuskać taką wartość analizy wizualnej, bazować na budowie takich eye-catcherów, które będą przyciągały uwagę osób, które z takim raportem pracują. Tak, dla mnie szczególnie ostatnio bardzo istotnym elementem jest kolor. Nie mówię ostatnio, że wcześniej się nim nie zajmowałem, tylko ponieważ zacząłem zgłębiać tematy analizy wizualnej trochę bardziej po to, żeby właśnie, jak to ładnie mówimy, ewangelizować naszych klientów również pod tym kątem, nie tylko samym narzędziowym, ale też tym dotyczącym analizy wizualnej. I tutaj ten kolor jest istotny. Dlaczego? Dlatego, że my oczywiście wiemy, że jeżeli oznaczymy coś jakimś kolorem, to będzie bardziej widoczne. Jeżeli to oznaczymy kolorem czerwonym lub zielonym, czyli to są takie ulubione, tak? Czyli robimy target albo nie robimy targetu, tak? To jest wszystko jasne i to jest ok. Problem zaczyna się wtedy, kiedy próbujemy używać różnych kolorów na różnych wizualizacjach i w którymś momencie mamy na przykład 8 palet kolorów na jednym dashboardzie. Nie róbmy tego, tak? Które dodatkowo tą samą miarę na różnych wizualizacjach pokazują w innych kolorach. W innych kolorach albo mamy dwie miary, które są pokazane tymi samymi kolorami, tak? I o ile jeszcze powiedzmy jest to czerwony, zielony, czyli źle, dobrze, no moglibyśmy tutaj powiedzmy powiedzieć ok, no to zdarzają się też inne kolorystyki, tak? Które powodują takie bardzo duże zamieszanie dla odbiorcy. Ja teraz, tak jak już mówiłem, w pierwszej części jestem minimalistą, więc zacząłem coraz bardziej iść w takim kierunku, żeby w ogóle używać tylko jednej palety kolorów, jeżeli już jej używam na dashboardzie. Pozostałe elementy staram się używać w kolorach neutralnych, czyli jakichś szarościach albo jakichś takich granatach niezbyt wysyconych, po to, żeby tym większą uwagę użytkownik skupiał na tym, na czym powinien skupiać, tak? Czyli jeżeli my chcemy stworzyć analizę, która odpowiada na jakieś pytanie, czy na przykład moi sprzedawcy performują właściwie, to muszę to pokazać tak, żebym nie miał wątpliwości, że to jest właśnie to. Więc tutaj dla mnie ten kolor szczególnie jest tutaj rzeczą istotną. A ty na co zwracasz uwagę najbardziej, na przykład ostatnio, kiedy robisz coś dla klientów? Znaczy, mi takie dwie rzeczy przychodzą do głowy. Jedno to jest również kolor, tak trochę rozbuduje to, o czym ty mówiłeś, bo mi się ogólnie bardzo podoba ten, nazwę to, nurt budowania raportów właśnie w taki sposób, żeby skupiać uwagę na najważniejszych rzeczach. Natomiast trochę bym tutaj dodał jeszcze dwa słowa do samego czerwonego koloru, dlatego że taki dashboard, w którym
mamy za zadanie wyznaczyć jakieś action pointy, to znaczy target nie jest zrealizowany. Czerwony kolor może, znaczy ogólnie tak działa, tak my działamy z psychologicznego punktu widzenia, że czerwony kolor jest dla nas czymś, co od razu daje jakieś negatywne skojarzenia. Tak, jest ostrzeżeniem, tak? My kojarzymy czerwony, natomiast tak. Natomiast może być tak, jeżeli analizujemy sobie na przykład profit w różnych kategoriach naszych produktów, które sprzedajemy, może być tak, że mamy jakieś kategorie, na których teoretycznie tracimy i ja bym tego nie oznaczał czerwonym kolorem, tylko powiedzmy jakimś różowym albo innym, dlatego że tak. Może być tak, że na przykład są to kategorie, które my utrzymujemy w naszym portfolio ze względu na to, żeby mieć to portfolio kompletne i żeby kompleksowo obsługiwać jakichś klientów. Jakby godzimy się z tym, że tak jest, natomiast warto to gdzieś tam mieć pod kontrolą. Natomiast może niekoniecznie trzeba kogoś zaraz z tego powodu gdzieś tam wywoływać do odpowiedzi i karać. Natomiast drugą rzeczą, na którą ja zwracam uwagę, jest wielkość. Mianowicie mam tutaj w tej chwili na myśli wykres taki, gdzie wielkością punktu pokazujemy jakieś miary. I myślę, że to jest bardzo wartościowa forma wizualizacji ze względu na to, że ona może nam pomóc poradzić sobie z różnego rodzaju outlierami. Wyobraźmy sobie taką sytuację, gdzie mamy powiedzmy 10 kategorii, które są pokazane na wykresie słupkowym. Jedna kategoria daje nam wartość powiedzmy 1 000 000, a wszystkie inne są na poziomie 100 tysięcy. I teraz taka wizualizacja będzie powodowała, że będziemy mieli problem gdzieś tam z rozróżnieniem ewentualnych różnic w tych kategoriach, które mają mniejsze wielkości. I tam, gdzie możemy coś pokazać, na przykład wielkością punktu, jeżeli to są dodatkowo wartości, które też są i na plusie, i na minusie, i dodamy do takiej wielkości punktu kolor, i ten punkt odniesienia koloru zakotwiczymy sobie na zerze, i również wielkość danego punktu na zerze, możemy wizualnie te wielkości nieco zniwelować i zmniejszyć efekt wykluczania wizualnie elementów, na które również chcielibyśmy zwrócić uwagę i mieć je na uwadze. Mam tutaj na myśli chociażby pokazywanie dynamiki sprzedaży miesiąc po miesiącu. Więc myślę, że tutaj ja bym powiedział o kolorze i o wielkości jako takich rzeczach. No moglibyśmy oczywiście również mówić o tej bliskości punktów, czyli jak na przykład na tle dwóch miar coś pokazujemy na scatterplotie, wtedy bardzo fajnie widzimy outlayery, czy na jakimś boxplocie. Tak. Natomiast no to są już jakby kolejne bardziej szczegółowe elementy, którym można by z powodzeniem poświęcić kolejny tak, podcast. Tak, bo mówiąc krótko, my musimy, projektując taką wizualizację, projektując dashboard nawet, bym powiedział, bo dashboard składa się z wielu wizualizacji, tak? Więc tak naprawdę my musimy cały czas myśleć całościowo i my musimy dobierać tak naprawdę za każdym razem odpowiednią wizualizację. Tutaj, jak powiedziałeś o tej jednej kategorii, która ma bardzo wysoką wartość i pozostałe, które mają dużo niższą, ale nadal chcemy je analizować, to tutaj przypomniał mi się taki jeden przypadek z klientem, który miał jeden produkt wiodący, który miał ogromną sprzedaż, ale miał oprócz tego kilka produktów zupełnie nowych, które wprowadzał i również chciał je analizować. I bardzo chciał, żeby to wszystko było na jednym wykresie, tak? Żebyśmy widzieli i ten produkt, który przynosił, nie wiem, patrząc na skalę w okolicach na przykład 1 000 000, a pozostałe to było 4 000. Tak? Więc pokazywanie tego na jednej wizualizacji może bardzo nam utrudnić analizę tych pozostałych elementów, więc to, co możemy zrobić w przypadku dashboardu, to jest wyłączenie tej jednej kategorii, pokazanie jej gdzieś osobno, bo nadal chcemy widzieć, jak ta sprzedaż się zachowuje dla tego wiodącego produktu, natomiast te pozostałe możemy w ogóle osobno pokazać, tak? I powiedzieć, to są pozostałe kategorie, jakieś nowe produkty i możemy je tam wrzucać. Także zawsze musimy pamiętać o tym, że my nie musimy wkładać wszystkiego w jedno miejsce. To mówiliśmy już o tych nawykach, tak? Żeby tego unikać, żeby starać się
wykorzystać całe miejsce na dashboardzie do tego, żeby to analizować. Ale to oczywiście za każdym razem, z każdym klientem i z każdym dashboardem musimy zupełnie od nowa pracować, oczywiście bazując na doświadczeniach z przeszłości. Tak, natomiast ja bym chciał tutaj jeszcze o jednym przykładzie powiedzieć zastosowania potrzeby takiej wyodrębnienia jednej kategorii, bo ty mówiłeś akurat o wiodącym produkcie. Natomiast jeśli chodzi o firmy handlowe z sektora FMCG, to jest case, który dotyczy w tej chwili bardzo wielu firm, które współpracują z dyskontami, takimi jak na przykład Biedronka, Lidl, czyli mamy sytuację taką, gdzie mamy wiodącego klienta, który robi nam bardzo duży obrót, natomiast ze względu na to, że tam są szczególnie bardzo, bardzo szczegółowo ustalane różne warunki handlowe, często mamy też inne produkty niż w naszym portfolio na wyłączność dla takiego klienta, chociażby patrząc na najbardziej popularne marki napojów, które pod kątem chociażby właśnie dyskontów mają inne pojemności butelek, to wyodrębnienie takiej kategorii, takiego klienta na oddzielny zupełnie panel analityczny jest bardzo ważną rzeczą i wręcz nie powinniśmy tego zestawiać z pozostałymi klientami ze względu właśnie na to, że różnego rodzaju warunki, które dodatkowo powinniśmy brać pod uwagę, mogą nam tutaj wpływać na wartość analityczną. No tak, i teraz kończąc tę sekcję, jak dobrać odpowiednią wizualizację, tak? Bo to jest coś, co jest takim tematem, myślę, dosyć interesującym również dla użytkowników, którzy często pewnie zastanawiają się, no dobra, to kiedy mam użyć tego pie charta, albo kiedy mam użyć wykresu liniowego, albo kiedy mam użyć scatterplota, tak? I tu możemy podpowiedzieć pracę pana Andrew Abeli, który zaczynał, o ile pamiętam, mówiłeś, w marketingu, natomiast zajmował się prezentacją wizualną, tak? I w wyniku tych jego prac powstał taki diagram właśnie, diagram Andrew Abeli, który w bardzo prosty sposób pozwala nam dobrać odpowiedni typ wizualizacji. I to jest coś, co nie jest specjalnie znane, tak jak patrzymy podczas szkoleń z klientami, rozmawiamy, to rzadko zdarza się, żeby ktoś znał ten diagram, tak? To jest coś, co wydawałoby się powinno wisieć w każdym pokoju na ścianie, tymczasem tak się nie dzieje. Tak, natomiast no, ogólnie poza tym, że ten diagram pozwala nam na to, żeby gdzieś tam prześledzić ścieżkę wyboru odpowiedniej wizualizacji do naszych potrzeb, to jest jeszcze jedna bardzo ważna i istotna rzecz, mianowicie to, że korzystając z tego diagramu, my wychodzimy od potrzeby, od danych, które chcemy pokazać i dochodzimy do sposobu prezentacji, a nie tak jak czasami się zdarza, że zobaczymy wykres typu na przykład Sankey chart w internecie i wpadamy na pomysł, to ja to chcę i chcę mieć to na swoim raporcie. No i tylko, o tym w trzeciej części. I o tym w trzeciej części, dokładnie. Bo to będzie kolejny tutaj gruby temat do omówienia. I część trzecia, którą ja sobie tak zatytułowałem pięknie minimalizm czy barok. Długo szukałem tego porównania. I to jest to, o czym powiedziałeś pod koniec drugiej części, czyli wizualizacja, która nam się podoba, zobaczyliśmy ją w internecie, chcemy ją mieć na dashboardzie. Tak? Czyli to szukanie balansu między minimalizmem, takim nawet często skrajnym, który ja reprezentuję i staram się jakby w tym kierunku iść, a w drugą stronę takim barokowym zacięciem, że chcę taki wykres, proszę bardzo, tak? Klient chce taki, zrobimy, tak? I teraz gdzie tutaj jest ta równowaga? Ja myślę, że w tej chwili działa bardzo podobny mechanizm, który działał, kiedy pojawiały się pie charty w Excelu. Dlatego, że to był... Pie charty 3D. A później 3D.
Tak, dlatego że po prostu pojawiło się coś nowego, czym możemy się wyróżnić, co jest bardziej fancy, nie jest to 70 wykresem słupkowym. Natomiast dzisiaj pod kątem właśnie takich wykresów jak sanki, jakichś radarowych i tak dalej, działa troszeczkę bardziej rozbudowany mechanizm, że już nie jest to jakiś waterfall, nie jest to jakieś kilka innych wykresów, które de facto wszyscy jesteśmy w stanie przygotować, więc jakby go harder. Natomiast nie zawsze to musi iść w parze z wartością właśnie taką analityczną i merytoryczną, którą chcemy przekazać. I nie zawsze, jeśli chodzi o background przygotowania takiego wykresu, jesteśmy w stanie to później odpowiednio szybko obsłużyć. I mam na myśli wręcz taką sytuację, gdzie taka wizualizacja może się na nas później zemścić, bo zbudujemy coś do zaprezentowania, jakby pierwszego zaprezentowania naszego raportu, żeby wyglądało fajnie, a później zmieni się sytuacja na rynku, pojawią się nowe produkty, pojawi się jakiś nowy kontekst, na tle którego będziemy chcieli przedstawić nasze dane i może się okazać, że wszystkie inne rzeczy będziemy w stanie praktycznie instantly przebudować pod kątem tego, co się zadziało. Natomiast taki wykres, który na przykład spowodował czterokrotną multiplikację źródła danych, żeby je wymodelować pod kątem pokazania w taki, a nie inny sposób, będzie naszą piętą Achillesową. Tak, bo mówiłem o tym balansie i dla mnie ten balans jest z jednej strony właśnie między tym, co powiedziałeś, czyli późniejszym maintenance'em, czy też nawet przygotowaniem tego back-endu, tak? Bo my mówimy o choćby takim właśie wykresie typu Sankey diagram, który pokazuje przepływy, który jest ciekawym wykresem, ale on często może wymagać odpowiedniego przygotowania danych, co wiąże się później również z performansem takiej wizualizacji. I teraz jeżeli mamy Sankey diagram, ale nie jeden Sankey diagram, który jest na dashboardzie, ale mamy na dashboardzie kilka elementów, jednym z nich jest Sankey diagram, może się okazać, że przygotowane dane pod ten właśnie wykres już nie do końca są odpowiednie do pozostałych wykresów słupkowych, liniowych czy właśnie pie chartów. To jest jedna strona. Druga strona to jest ta strona odbiorcy. My musimy być pewni, że odbiorca też będzie rozumiał to, co widzi. I że tego chce. I że tego chce, tak, bo my oczywiście, choćby w przypadku Tableau, na Tableau Public możemy zobaczyć wizualizacje fantastyczne, które naprawdę czasami zapierają dech w piersi, jak można coś takiego przygotować. Tylko że one bardzo często są wizualizacjami statycznymi, co oznacza, że jeżeli my chcielibyśmy w codziennej biznesowej pracy korzystać z takiej wizualizacji, to musimy pamiętać jeszcze o tym, co powiedziałeś, tak, czyli jak utrzymywać ten cały backend, żeby to wszystko funkcjonowało. I teraz, jeżeli tego nie zrobimy, to potem ten wykres się zemści. Z drugiej strony będziemy mieli ten problem użytkownika, który być może tego w ogóle nie będzie rozumiał. Dlatego ja, kiedy rozmawiam z klientami, to zawsze zadaję pytanie, dlaczego? I staram się pójść o krok wstecz i zorientować się, co jest przyczyną tego, że ten wykres akurat chcemy. Czy to jest tak, jak mówisz, że widziałem w internecie i będzie fajnie, czy rzeczywiście jest to wizualizacja, która pomaga mi w określonej sytuacji. No i wtedy w zależności od tego możemy albo zaproponować coś innego, jeżeli okaże się, że ta transformacja będzie zbyt czasochłonna i daleko idąca, czy też nie. I tutaj dochodzimy do tego powiedzenia, do tego stwierdzenia, czy ten sok jest warty wysiłku, który musimy włożyć, żeby go wycisnąć. Is the juice worth squeezing? Tak jest, tak. Piękna metafora, która doskonale obrazuje tę sytuację, z którą my się często spotykamy. To znaczy,
Wiadomo, że ludzka wyobraźnia nie ma granic, również jeżeli na kartce coś narysujemy, to nie mamy granic, natomiast zawsze są pewne ograniczenia i one nie tylko są po stronie aplikacji, bo tu w przypadku Tableau ta możliwość i kreatywność i sposoby budowania tych zaawansowanych wizualizacji są ogromne. Natomiast pytanie właśnie, czy podłączenie czterokrotnie tej samej bazy danych rzeczywiście ma sens. I czasowo utrzymywanie tego, tak. tego później. Czyli generalnie tak jak wszyscy powinni dbać o tak zwany work-life balance, to my jako konsultanci BI powinniśmy dbać o chart-life balance. Tak, tak. Art and data balance, możemy to też tak nazwać. Tak, także to jest bardzo istotny temat i my też staramy się właśnie z klientami rozmawiać w ten sposób, żeby ograniczać tego typu wizualizację i pamiętać o tym, że to, że zrobimy, zresztą w naszej codziennej pracy, jeżeli budujemy biznesowe dashboardy, to najczęściej używamy tych najbardziej czytelnych, najprostszych wizualizacji typu wykres liniowy, słupkowy, czasem pie charty, scatterploty, mapy. I to najczęściej wystarcza. Najczęściej tak. I myślę, że wszyscy bardziej zaawansowani użytkownicy przeszli przez taki proces pracy z raportami, że najpierw budowaliśmy wizualizacje proste, bo innych nie umieliśmy robić. Później budowaliśmy bardzo skomplikowane, bo się nauczyliśmy i chcieliśmy pokazać, co potrafimy, a później wróciliśmy do tej prostej formy, bo gdzieś tam również zaczęliśmy rozumieć te konteksty biznesowe i przede wszystkim nabraliśmy doświadczenia, co działa i co finalnie nasi odbiorcy wybierają. Czyli tym możemy zakończyć cytatem z Leonardo da Vinci, że prostota jest największym wyrafinowaniem. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.